Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, macie do głosowania ankietę. A mianowicie wybieracie, gdzie w przyszłym odcinku wybudujemy uniwersytet. Macie do wyboru trzy opcje. Albo tutaj, na tych peryferiach, wybudujemy sobie specjalny taki właśnie uniwersytet ciekawy i zobaczymy, jak to by wyglądało w tym miejscu. Albo budujemy sobie uniwersytet w tymże rejonie. Tutaj, pomiędzy budynkami, by się to ściągał uniwersytet, który by się ciągnął gdzieś tam dalej. Albo, to jest druga opcja, albo trzecia opcja na tej wyspie. Co wy o tym myślicie? W sensie na tej wyspie i na tym obok właśnie tym ceplu. Co o tym sądzicie? Głosujcie w ankiecie. To jest opcja numer 3. Tutaj by był uniwersytet. Opcja numer 2 tutaj. I opcja numer 1 w tymże rejonie. Głosujcie w ankiecie. Zaczynamy. Witam Was tutaj. Cześć, cześć, Zosz. Zbieram Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. I dokładnie przechodzimy, jak może i wiecie, już niedługo, a dokładnie jutro pojawi się, a właściwie będzie premiera nowego dodatku do City Skylines PlayStation 4, czyli Sunset Harbor. Live z mojego kanału będzie w około godziny 13. Tak, mówiłem, że to będzie w środę, jednak to jest, mi się pomyliły daty, bo tam trochę pokręcili w tym grafiku w City Skylines. Także właśnie w czwartek około godziny 13 powinien się odbyć live, w którym to sprawdzimy sobie dokładnie to, co nam tutaj będzie ciekawego. Bo wcześniej mam niestety dosyć dużo rzeczy do robienia i nie jestem w stanie tego zbyć od razu, kiedy się pojawi. No ale tak czy siak, na pewno to będzie szybciej, niż gdybym przed normalnie, tak jakby był normalny rozkład. I od razu odliczenie do metra, czyli za ile tworzą nam metro i możemy jechać dalej. I tak, ponieważ aktualnie nie można w ogóle wychodzić z domu, pomijając te najważniejsze typu sklepy, to nie wiem, jak będzie z tym metrem, czy mi się uda dotrzeć, ale trzeba pamiętać, że to jest za około 2 tygodnie, więc może zobaczymy. Tak, wyglądają nasze skałki, pięknie to wygląda. Od razu mówię, że to jest po prostu piękny, ładny urok, ale no, już to mówiłem ostatnio. Nasz kampus, ten tutejszy, kompletnie nie chce sobie do siebie przyciągnąć żadnych ludzi. Już próbowałem w różne patenty i inne rzeczy. Jak widzicie, tutaj cały czas to nie wchodzi. Dlatego teraz ustawię sobie 5 minut, zrobię faktycznie zalesienie tego. Jeżeli to nie pomoże... O, tylko tak, ci najpierw potrzebują prądu. Jakiś źródło to oni tutaj mieli. Chyba, że faktycznie... A, możliwe, że ja szybko zakończyłem ten odcinek ostatni. Dlatego tutaj nic nie ma. Ale możemy im tutaj podciągnąć prąd w jeden bardzo ciekawy sposób. I tak, czekaj, czy to było chyba w tej kategorii? Tak, ustawmy sobie tutaj elektrownię. Elektrownie takie te pływające, one łatwo nam przyniosą tutaj prąd na drugą stronę wody. I proszę bardzo, podłączone. Wtedy zażegnane, miejmy nadzieję, że kolejny mecz, kolejny nie zostanie odwołany. Bo oni coś tam bardzo polubili odwoływanie tych meczów. Zobaczmy, jak tam te nasze autobusy to ogólnie korzystają z tego kursu. No ale ma. Chwilę sobie pobudujemy. Jeżeli to się nie uda, to zajmiemy się budową w tymże rejonie. Tak dokładnie. W tym albo właściwie może i... Nie wiem, pomyślimy sobie. Mamy tutaj faktycznie skwer usynów, ale to jest głównie do tego przemysłu tego, więc... Obawiam się, że już nie będziemy się zajmować, a zajmiemy się z takich właśnie smutnych wypadków prawdopodobnie albo tą wyspą, albo gdzieś tutaj powstanie nasz uniwersytet. Zobaczymy.
Miejmy nadzieję, że to cokolwiek może pomoże. Chociaż kto wie, kto wie. Różne są wody tego, że miasta, więc nie byłbym taki przekonany, że to cokolwiek tutaj zmieni. Tutaj jeszcze przy akademikach dorzucimy im trochę takich krzaczków. Może tutaj, no tutaj ładny widoczek to możemy zostawić, ale tak poza tym to nie jestem przekonany. A, no i tutaj zwaliliśmy kolej. Już pamiętam, czemu zrobiliśmy pauzę. Właśnie zrobiłem pauzę. Po to, żeby tutaj to nie rozwalić. Widzę, że to nie będzie takie łatwe teraz. Czemu to nie chce pójść? Dziwne. Chyba tutaj musiałoby to szybko pójść do góry od razu w tym miejscu, dlatego to może nie chce pójść. No bo tutaj jest przecież. No zróbmy to tak. Nie. Coś dziwnego jest, jakiś tutaj błąd. Bo spokojnie powinna mnie tu puścić. Jest dużo nad tymi skałkami. No ma, najwyraźniej trzeba pojechać w kosmos. A ponieważ kolej linowa faktycznie ma zbyt strome zbocze, kategorię, ale spokojnie ona jest kompletnie poza naszym rewirem. W sensie, że go normalnie nie dojdziemy do niego. Kurczę. Jest. Było miejsce tutaj. A, i nawet możemy zejść. Ale tylko trochę, dobra. Niech będzie. Chcę zostawić tak, jak było. Żeby była to nasza kolejka górska. Dobra, miejmy nadzieję, że to chociaż trochę pomoże. Te drzewka, które tutaj podrzucaliśmy. No i że może ludzie się pojawią. Dlatego w międzyczasie się zajmiemy wykorzystaniem tego popytu, a później wrócimy i zobaczymy. Jeżeli się nic nie zmieni, no to chyba nie muszę wam mówić, co będzie. Zrobimy sobie dzisiaj nowy kampus tutaj. Ale może jeszcze mają możliwość, żeby coś tutaj jeszcze uczynili i żeby się to nie wydarzyło. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ten kampus chce się wybronić i żeby tutaj jacyś studenci wrócili, czy nie uda mu się to. No, tak czy siak, mniejsza z tym, na razie nas to mniej interesuje, bo mamy potrzebę na handel, a handel, byśmy sobie zrobili nową właśnie dzielnicę handlową w tejże części miasta, właściwie, że w tymże mieście. I tak, przy okazji możemy się już zastanowić już teraz, gdzie byśmy sobie zrobili ten nasz, naszą dzielnicę, właśnie ten nasz uniwersytet. Bo możemy tutaj co prawda gdzieś tu wrzucić. Ale jest dosyć blisko tego i nie chciałbym tak blisko dochodzić tego. Natomiast jakbyśmy poszli. O, to jest ciekawe wodociągi. Natomiast jakbyśmy poszli na tą wyspę, która wiadomo, że jest. A, bo możemy tylko jeden jeszcze kupić. Aha. Która byłaby na pewno ciekawą wyspą uniwersytecką. Wrocław byśmy sobie zrobili. Ale pytanie, czy to jest plan do pójścia? No nie wiem. No i tu właśnie jest, to nie wiem, bo tu jest dworzec. Tak, dworzec możemy sobie wywalić, bo ja tam dzielnicę. Ona była tylko i wyłącznie na okres tego, żebym pamiętał, że tu będzie dworzec. Teraz już jest tutaj dworzec, więc teraz nie muszę już pamiętać o tym, że tu ma być dworzec, bo jest. Dobra, tu sobie na razie chwilowo zrobimy kawałek tej dzielnicy handlowej, ale spokojnie, za chwilę dokleimy całą resztę tejże dzielnicy, bo ja już mam pomysł, gdzie ona będzie. Bo w tym rejonie na pewno tego nie wrzucimy. To tak, pomysł był pierwszy, znakomity, żeby wrzucić ten cały uniwersytet tutaj nad wodą. Ale pomyślałem sobie, że tu jest ładny obszar na takie normalne miasto. I jeżeli gdzieś uniwersytet będziemy robić, to po pierwsze możemy zrobić oddziały. Możemy zrobić jeden oddział tutaj w górach, oddalony od głównej części, z jakąś ciekawą komunikacją pomiędzy tymi częściami. Czy nawet od tego możemy zrobić sobie oddział osobny. A główną część zrobimy gdzieś w tymże rejonie, więc możemy spokojnie kupić sobie kawałek ziemi. Mamy maksymalny obszar. Przy okazji, jak może ktoś zauważył, nie, mamy tu drugi dojazd do autostrady i ten podjazd może dzisiaj mi się uda zrobić. W międzyczasie jakieś podłączenie byśmy zrobili, bo to akurat będzie nie lada gratka dla wszystkich samochodów
Tutaj byśmy sobie zrobili po prostu przejazd. Natomiast tym się nie zajmujemy, tak jak mówiłem, teraz zrobimy sobie kawałek handlu. I nasz handel będzie w tymże rejonie. Tak, tutaj na razie był, tak jest nasze składowisko, wszystkiego typu rzeczy, których nie miałem zbytnio gdzie postawić, a musiały być w tej dzielnicy. I tego typu budynki sobie przesuniemy teraz, będą znajdować się gdzieś tutaj. Właściwie to najpierw było... No ma, bardziej tego nie mogę na razie odsunąć, a te budynki muszą być w miarę w tym rejonie. Więc tak, to mamy tutaj, więc to sobie przeniesiemy, cyk. Helikoptery w teorii powinny tutaj się utrzymać. No ma, to je na razie przesuniemy sobie kawałek. Okej. Okay. Tak, wy teraz nie macie prądu. Dobra. Druta ogólnie tutaj będziemy usuwać. W miarę możliwości będziemy się starać go usunąć. Więc tak, to na razie możemy sobie przenieść. I helikoptery sobie tutaj byśmy pozostawili, ale nie aż tak blisko. Czy to będzie odległość, dzięki której będę mógł spokojnie postawić? Bo tutaj dorzucimy jeszcze im jedną miejscówkę, w sensie, żeby ich było więcej. No, chyba to będzie odpowiedni dystans. Tak. I helikoptery tutaj się po pierwsze spokojnie postawią. I po drugie będziemy mogli dorzucić im tutaj jeszcze jedną część. O, dokładnie. To nasze helikoptery są tutaj zrobione. Dalej, ten budynek byłoby dobrze, żeby był też gdzieś w tych rejonach, a chociaż w teorii nie odjeżdżał zbyt daleko. Tu jest zbyt strome zbocze i się nie dziwię, bo tu jest faktycznie bardzo strome zbocze, ale gdybyśmy sobie spokojnie to przesunęli gdzieś w tych rejonach, nie powinien nam być duży problem. Dalej, wy nie macie prądu, ale to za chwilę się zmieni, ponieważ drut faktycznie stąd usuwamy, bo on nam tutaj jest już niepotrzebny. A po środku, właśnie w tymże rejonie, postawimy sobie ten nasz ulubiony budynek, czyli czujnik sejsmiczny, który nam właśnie przewodzi prąd na drugą stronę tego wszystkiego. Więc czujnik sejsmiczny sobie postawmy tutaj, dzięki czemu nasz prąd został przeniesiony dalej. I tak, tutaj widzę, że dalej czy prąd do naszej elektrowni, do tego budynku. I to za chwilę też zrobimy. Ale najpierw, jak już to zrobiliśmy, pomijając to, że tutaj te pociągi też jeżdżą, co oznacza, że tutaj będą też stacje. I teraz jak się zastanawiam, faktycznie gdzieś powinny być te stacje. No, dajcie mi chwilę, uporządkuję tutaj drogi. Dobrze, no i jak widzicie, trochę się pozmieniało. O, nasz tramwaj się już przerzucił, to dobry znak. Jeżeli on tutaj jest. To teraz tak, tutaj przystanek w jedną stronę, tu przystanek w drugą stronę. Póki co, jak widzicie, tutaj tramwaje się zawracają w tymże rejonie. One później tutaj zmienią swój konkretny bieg, w sensie one nie będą dokładnie tak wyglądać, tak jak teraz wyglądają. No ale na razie niech już tak będzie, bo to nie jest dla mnie jakiś duży problem. Jak widzicie, mamy nowy promowy przystanek. Bardzo dużo ludzi korzysta z promów. Zobaczymy w przyszłości, czy czegoś tutaj nie zmienimy. Natomiast nasz handel tutaj trzeba koniecznie teraz już rozbudować, ponieważ on czeka i czeka i właściwie nie wiadomo, co czeka, na co czeka. Więc proszę bardzo. Tak, tutaj jest ta pętla, tak jak powiedziałem przed chwilą, tymczasowa. Ale nie, bez przesady, z takim zakrętem to nawet ja czegoś takiego nie zrobię. Dobra, no i teraz tak. Ty będziesz w tym kierunku, a ty będziesz w tym kierunku. Dobra, i przystanki postawione. Tutaj wywalmy sygnalizację świetlną, przyspieszmy czas na maksa. No i możemy w sumie chyba zacząć już robić. W tym obszarze będzie zwykły handel. Natomiast dalej... A, no i postawimy stację, tak? Stacja jest użyteczna w całkowicie, bo już jest podłączona pod wszystko. W przyszłości tutaj też postawimy w tych, o, dokładnie gdzieś tutaj prawdopodobnie postawimy dworzec towarowy. Może nawet za chwilę jeszcze nam się uda tutaj go wcisnąć. W sumie to nie byłoby aż takie złe, jakbyśmy to za chwilę postawili. No tak, bo jakby to wyglądało, jakbyśmy chcieli postawić... O, dokładnie, tak jak myślałem. Ten tor by się dokładnie nałożył z tym. A to z kolei nie jest do końca preferowane przeze mnie w tym rejonie. No mam, tutaj są te łącznice i z tych bocznic możemy skorzystać właściwie. Tutaj jest bardzo ładna ta bocznica, ona była automatycznie wygenerowana z grą, ale no cóż, no, chyba się nie obrażą twórcy, jak wykorzystamy to w trochę innym, inaczej niż to było na początku, raczej wątpię. Zresztą są, nawet są, że to miało być do przebudowy w przyszłości.
Nie ma, tak, tutaj to jest jeszcze postawione właśnie tak jak teraz zauważyłem, bez żadnych, tak po prostu na ziemi, co się później zmieni, bo tutaj jakieś wały i tego typu nabrzeża, my tutaj będziemy musieli zrobić. No ma, teraz tam trochę woda zaleci, ale to jest oczywiście chwilowy okres, jak się woda bulwysuje, kiedy trochę pozmniej się tutaj. Okej, okay, nie ma, to już zrobione. Teraz tylko trzeba czekać, aż stąd woda zniknie. Tutaj widzę, że nasze samochodziki przyjechały. I za chwilę woda pójdzie. Mamy przy okazji trochę drewna. Stąd z kolei sobie nasz tutaj ten tor wykręci. I sobie zrobimy spokojny, powolny wjazd. W sensie, żeby nasze pociągi mogły spokojnie się tutaj wymanewrować. Natomiast stąd my musimy zrobić zakręcik. O, bardzo ostry, oczywiście, jak może zauważyliście sami. Okej. Tutaj przez te samochodziki. Tak, i tutaj podłączenie z tyłem. Dobra. Miejmy nadzieję, że dzięki temu będą mogli spokojnie wjechać ten tunel, pociągi i będzie to podłączone z tą częścią. Dalej, tutaj będzie podłączenie, tu będzie jechać tunelem. Bo tutaj te fabryki, które pozostawimy sobie, one takie, jak teraz są, to one tutaj sobie cały czas będą, a ta droga po prostu sobie wyjdzie w tunel, ale ładniejszy tunel, sobie może go trochę wydłużymy, dokładnie. I sobie właśnie podłączymy z tym teraz, tak, co tutaj jest? Tu jest podwójny komplet starych budynków. Okej, okay, dobra. Teraz tak, to sobie trochę przebudujemy, bo cmentarz tutaj jest bardzo ładny, te zakręty tutaj, które były właśnie wybudowane od razu, ale my trochę je sobie pozmieniamy. Oto iż wjazd do tunelu będzie bardziej prosty, dzięki czemu będzie mniej miejsca zajmować i będę mógł spokojniej się zająć całą resztą w tymże rejonie. Dobra. Na przykład tym torem, który tutaj musi do tego toru podjechać. Będę mógł spokojnie to teraz podłączyć. O, ten pociąg niestety nam zniwelował się, ale to nie jest duży problem, biorąc pod uwagę całość. I teraz tak, ponieważ właśnie tutaj się nam dopiero załadowało, nasz tunel wjazdowy jest gdzieś tutaj, więc też stąd będzie nasz wyjazd. Właściwie to powinniśmy zrobić to stąd. O. Dalej tu wyjedzie sobie z naszego tunelu ta droga i będzie się rozjeżdżać. Ponieważ nie możemy tego rozciągnąć, a nie chcę wybudować tych budynków, chociaż pewnie, o, dokładnie. Byłoby to naprawdę proste. To sobie to zrobimy dokładnie w tenże sposób. I tutaj będzie się dalej ciągnąć nasza aleja zwycięzców. No tak. Najpierw sobie zróbmy tutaj właśnie nasze nabrzeże, aby to już ładnie tutaj właśnie było wyprofilowane i nie będę musiał już później nic tutaj wyburzać, niszczyć i tego typu akcji robić, bo nie chciałbym. Okej, okay, dobra, widzę, że tutaj ładnie to przeszło i na razie dotąd, jak sobie to zrobimy, to spokojnie to będzie ładnie wyglądać. I teraz tak, stąd, czyli właściwie z tego obszaru, o tutaj, co jest, sobie zróbmy tą bezpieczną odległość, to może być nawet taka. I sobie tutaj zróbmy dojazd właśnie do tegoż, że właśnie zakrętu. Sobie tu możemy nawet trochę podkręcić, to podłączymy na pewno, bo to jest ważne. I stąd właśnie zrobimy sobie podłączenie te nasze tramwajowe, dzięki czemu ten tramwaj stamtąd, tu będzie dużo linii jeździło na tych bulwarach. One będą jeździć tam, zakręcać, jakieś pętle trzeba będzie podrobić trochę tutaj więcej. No bo to wiadomo, jest dosyć będzie wychwytywany obszar. No i tak, tutaj świateł off. I nasz tramwaj, który tutaj pod ziemią ma pętlę, my ją mu usuniemy. Dzięki czemu będzie sobie teraz tutaj spokojnie w tymże już rejonie zawracać. No bo no i wydaje mi się, że to jest właściwie już wszystko zrobione, co najważniejsze w tym obszarze. Handel się buduje. Ogólnie wszystko, ładne popyty się pojawiły. Te na ładne popyty, to ja mogę tutaj, oczywiście przypominam, żebyście głosowali w ankiecie. Na ładne popyty, to ja mogę sobie tu porobić trochę dzielnicy. Aha, albo i nie mogę. Dobra, spokojnie. Cyk, cyk, cyk.
i stąd tutaj w ten sposób i dajmy sobie wypełni, wypełni i się będziecie budować. Tak, ten tramwaj na razie tutaj tak skręca sobie, ale prawdopodobnie tu będzie wjeżdżać później do góry. No, zobaczmy, jak tam ludzie korzystają z tego naszego węzła. Już jest chyba pewnie więcej. Tym bardziej, że tu jest ta nasza nowa dzielnica handlowa. Tak. Tutaj jest właśnie... Zobaczmy, jak tam ludzi jest pełno. Na obydwa promy jest pełno ludzi. A, bo ja jeszcze nie przybudowałem jednej linii właśnie tej promowej. No, patrz na zegarek. Tu jest 300 ludzi. Promy nie są złe, poza tym, że ich jest mało na tej linii. I że drugie nie powinny tędy płynąć. No bo zróbmy coś z tym. Żeby ten drugi prom, który powinien tutaj właśnie płynąć, popłynął odpowiednią trasą. Aha, ja jeszcze widzę, że on tutaj, że on jeszcze tędy chce popłynąć. Dobra. Stąd spokojnie sobie podciągniemy. I zobaczmy, ile ludzi pływa tym fioletowym promem. O, dokładnie tym. W tą stronę jest 30, a tu jest 70 i to jest pojedynczy statek na linię. Dorzućmy sobie, żeby były z 3 i powinno być już całkiem nieźle. Skróciła się trochę linia, ale no, mniejsza z tym. Oj, 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 a tu ja widzę, że na ten przystanek tramwajowy, stąd, to jest właśnie niezłe perpetuum mobile. I tak samo na ten niebieski już jest więcej ludzi. A, oni idą jeszcze tak na okrągło jakoś strasznie. Co, tu nie ma przejścia dla pieszych, czy co? Jest. I z tej niebieskiej linii zaczęli ludzie korzystać. No ma, to mi się na pewno bardzo podoba. Idąc dalej, bo dzisiejszy odcinek niestety się już za chwilę będzie kończyć. Tutaj wszędzie światła trzeba powywalać. Dobra, to zrobiliśmy. I tak. Ten tramwaj tutaj będzie podjeżdżać pod to miejsce i prawdopodobnie mu tutaj rzeczywiście pozostawimy taki krótki podjazd. A z tejże strony, tu poczekamy na wyniki ankiety, to na razie jeszcze nic nie będę dzisiaj wymyślać. Dalej, w tymże rejonie damy też trochę handlu, ale i trochę też innych gadżetów, ponieważ, tłumaczę od razu, i w ogóle jakby coś, dzwoniłem do metra, co do tego, jakim idzie budowa, ale to jeszcze zanim powiedzieli o tym, że zamknięte to jeszcze. Tam jakoś miałem z nimi lepszy kontakt, jeżeli o tego, o te wejście, to stanie, czy cokolwiek będzie wiadomo. Natomiast, tak czy siak, w najbliższych dniach, w sensie aktualnie, tak jak teraz to działa, pracownicy działają spokojnie. W sensie, budowa idzie. Budowa idzie w re. Jest oczywiście to spowolnione. Wiadomo, to nie może to działać dokładnie tak samo, jakby to działało bez koronawirusa, ale spokojnie cały czas budowa idzie w re. I nie ma raczej póki co jakichkolwiek przeciwwskazań co do tego, żeby budowa się miała opóźnić, czy też otwarcie na woli, to jest akurat pewne, raczej, że to będzie w tymże rejonie i że to się nie opóźni. No ale to tak jak mówiłem, to są oczywiście informacje pochopne, dlatego właśnie przekazuję je zazwyczaj w tego typu odcinkach, bo to już musi być dla moich większych fanów, rzecz jasna. Dalej tu sobie zrobimy tutaj i właściwie tutaj możemy zrobić trochę tego więcej. O, proszę bardzo, tu się budować. I tutaj już chciałem zrobić już mieszkańców, tak, jasne. I tutaj będzie handel. Ale do niego się już od razu, zobaczcie, budują. Co do przystanków tramwajowych, okej, tutaj są przystanki. Ja tutaj też za chwilę jeszcze będę musiał podłączać, bo tutaj tego trochę jest więcej do podobienia oczywiście. No ale no, sami wiecie, najważniejsze za chwilę będzie właściwie już zrobione. Okej, tutaj jest to zrobione. I nasz wał. Wał, wał, wał. Robimy. Zróbmy sobie z tą małą przerwą na te parki, które tutaj później wciskam. Aby to zawsze było jakby coś w przyszłości ciekawe i możliwe ze zbudową. No ma. Na dzisiaj to właściwie będzie tyle. Ja sobie tutaj przebuduję to, zrobię tutaj trochę więcej miejsca i dorzucę tutaj miejsce dla promów, żeby to jakoś już lepiej wyglądało. I będziemy się widzieć. No ma. Czy ludzie korzystają z tego... Wow, 254 ludzi z niego korzysta. To więcej niż myślałem. Zimno się zrobiło. Bo aż ogrzewanie siadło. Pokaż to. Ty nie masz prądu, no ma. To my możemy to dorzucić, ale to nie o to chodzi.
Ale ogólnie po prostu wszystkie miejsca za zimno. 7,7, ojejku. To rzeczywiście jest strasznie zimno. Takich, tak zimnych miejsc to w Cilis nie pamiętam. A teraz to u nas nawet jest chłodniej, ale dobra. Już się polepszyło. Chcę zobaczyć tylko ten pociąg. Jakby tu mógł przyjechać łaskawie, to bym zobaczył. O, jest. Ile ludzi z niego kursuje. Tutaj jedzie 36. Ile osób wsiądzie? Dużo wsiadł. Oni jadą tam dalej stąd. Okej, okay, no to bardzo dobrze. Jestem za, a nawet przeciw. Natomiast w tym kierunku jest mało, ale tym jedzie 69 osób. I zaraz zobaczymy. O, i towarowy pociąg idzie stąd. To też miło. Miło widzieć zawsze, że już jest to wykorzystywane. I zobaczymy tylko to. Jeżeli odcinek dzisiejszy wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny materiał, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. Dużo. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja to trochę poogarniam, a wy mam nadzieję, że zagłosowaliście w ankiecie. Tutaj nie jest zbytnio dobrze, a tutaj to też nie idzie zbytnio już do przodu. Dawa. Cześć!